No to jestem na Marszu Niepodległości. 11 listopada 2024 rok. Warszawa, centrum, Marsz Niepodległości. Usiłowałem zrobić przynajmniej taką startową transmisję na żywo, ale no, nie dało rady. Tu jest tyle ludzi, tyle telefonów. Mnóstwo ludzi usiłuje coś nadawać, coś odbierać. No, skutek taki, że szansy na jakąkolwiek sensowną transmisję oczywiście nie ma. Dlatego nagrywam ten materiał. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. W związku z tym, że wiedziałem, że pojawią się wątpliwości dotyczące liczby osób uczestniczących w marszu, postanowiłem nagrać przemarsz w całości, od początku do końca, żeby każdy oglądający mógł sam mniej więcej oszacować liczbę uczestników. Według mnie szacunki miasta, czyli około 90 tysięcy, są zbliżone do prawdy, może trochę zaniżone, ale sądzę, że rzeczywiście to 100, może trochę ponad 100 tysięcy uczestników. To było bardzo dużo ludzi. Naprawdę wrażenie ogromne, w zasadzie pozytywne, biało-czerwone barwy, hasła polityczne, owszem, pojawiały się, bieżące hasła polityczne, owszem, pojawiały się, ale raczej nie wzbudzały specjalnego entuzjazmu otoczenia. W kilku miejscach pojawiły się hasła antyukraińskie, antyizraelskie, czy raczej po prostu antysemickie. No i na koniec oczywiście ten dodatkowy cukiereczek, a raczej łyżka dziegciu w tej beczce, w zasadzie miodu, czyli czarna kolumna na ziolki z hasłami dotyczącymi białej Europy, symboliką zabronioną w Polsce, symboliką nazistowską, znaczy obecnie faszystowską, czyli krzyże celtyckie. No ale to margines, bo zdecydowana większość to po prostu byli uczestnicy tego marszu, którzy przyszli w ten sposób uczcić rocznicę odzyskania niepodległości. To jest siła. Nie należy tego lekceważyć. Ludzie mają potrzebę takiej solidarności grupowej, mają potrzebę łączenia się wokół pewnej idei. Człowiek jest istotą społeczną, człowiek jest istotą stadną. Nie ma co się dziwić, że przy takich okazjach, jak właśnie rocznica niepodległości, ludzie chcą zademonstrować swoje przywiązanie do narodowych barw. I uważam, że bardzo dobrze, że tym razem nie było policji, praktycznie rzecz biorąc w ogóle nie było policji, albo była tak pochowana, że była kompletnie niezauważalna. Obyło się w zasadzie bez żadnych incydentów. Race, no cóż, race były, ale tym razem nikt tych rac nie rzucał w okna, niczego nikt nie podpalał. Marsz, duże wydarzenie, mocne wrażenie. Mam nadzieję, że równie spokojne marsze będą się odbywały w następnych latach.
Marsz Niepodległości przeszedł już w całości. Godzina 57 minut. Chodźmy środek.